3 lata temu, w 2016 roku, nasze kamery uchwyciły takie oto zdjęcia. Rosnące wówczas na szczycie budowli krzewy to nie jedyne zmartwienie. Zniszczeniu uległ również bardzo mocno dach. To jest inwestycja Skarbu Państwa, za którą jest odpowiedzialny starosta. Kilka miesięcy temu właścicielem obiektu stał się powiat gryfiński. Wcześniej była to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po wojnie praktycznie nikt tam nie sprzątał i było bardzo dużo gruzu. Za renowację odpowiedzialna jest firma budowlano-konserwatorska Podgórski. W bramie zerwane były dwie kondygnacje. Wszystko to przez zbierające się ptasie odchody oraz gruz. Około 40 metrów sześciennych wynieśliśmy tego całego bałaganu. Poprzez zrobioną dawno temu dziurę w obiekcie, gdy padał deszcz, obiekt ten był również niszczony od środka. Starostwo dosyć długo zabiegało o środki finansowe na odbudowę tej bramy. Zebrali ponad 260 tysięcy i ta kwota pozwoli na prace zabezpieczające. Plany co do obiektu są ogromne, mówi się nawet o zagospodarowaniu wnętrza. Udostępnienia w przyszłości tutaj mieszkańcom, turystom. To wymaga po prostu zabiegów o środki finansowe, o skończenie kolejnego, drugiego, trzeciego etapu i tutaj właśnie rozpoczęcie prac nad przywróceniem tutaj wnętrza. W momencie takim, kiedy z panem starostą, który reprezentuje Skarb Państwa, dojdziemy do porozumienia, wtedy będziemy mogli dyskutować na temat zagospodarowania Bramy Świeckiej. Ten środek, który tam jest, to on jest bardzo zbliżony właśnie do tych opowieści z Narni. Ten projektant, który projektował, naprawdę zrobił niesamowitą rzecz, bo tam się nic nie pokrywa. Nie ma, są korytarze, które przechodzą później w pomieszczeniach. Nigdzie nie ma jakiegoś schematu powtarzalności. Ktoś, kto przejąłby ten obiekt, naprawdę miałby wielkie pole do popisu, bo to jest budynek jest niepowtarzalny. Gmina złożyła wniosek na renowację murów w przeciągu pieszojezdnym do ulicy Bolesława Chrobrego. Są również kolejne plany na składanie kolejnych wniosków. Mianowicie chodzi o zabezpieczenie kolejnych murów. Inicjatywa samorządowa stawiała sobie za cel ochronę zabytków i w związku z tym zmierzamy cały czas do jednego celu, żeby przygotować cały program, ale też pozyskiwać środki na ich renowację. Trzeba sobie realnie zdawać sprawę, że to troszkę potrwa, ale jak widać, tu muszę powiedzieć tak troszkę politycznie, no jesteśmy konsekwentni w realizacji tutaj obietnic.